W skansenie biskupińskim w bieżącym roku zrekonstruowana została wczesnośredniowieczna wioska składająca się z 14 obiektów, chat i zabudowań gospodarczych. Powstała dzięki wsparciu z funduszy unijnych. W wiosce wczesnopiastowskiej chaty mają swoich lokatorów, którzy noszą autentyczne nazwiska ówczesnych mieszkańców Biskupina. Osada wymieniona została bowiem łącznie ze spisem mieszkańców w słynnej buli gnieźnieńskiej z 1136 roku. W poszczególnych chatach zamieszkują osadnicy parający się m.in. kowalstwem, rybołówstwem i rolnictwem. Zaglądamy do domostw, aby przyjrzeć się codziennym zajęciom ich mieszkańców. I tak można robić całe życie na jednej tabliczki. Tak zaczęli pisać blisko 4000 lat temu. Takimi tarkami wiercono otwory w rogu, w kości. Stanowisko kowalskie. Tutaj odbywa się obróbka żelaza za pomocą młotka i wysokiej temperatury. To jest palenisko kowalskie. Osiągamy tutaj temperaturę do 1250 stopni. Jest to temperatura pozwalająca nawet na przetopienie żelaza. Nieodłącznym elementem kuźni jest wiaderko z wodą. Woda służyła do chłodzenia, hartowania. Są to głównie ozdoby, zapinki do koszul, zapiny do płaszczy, zapinki do pasów, widelce, nadziaki, szpile do włosów, akcesoria rybackie typu ościenie, haczyki. Tutaj mamy na przykład spinkę nieczernioną, a tutaj spinkę czernioną. Kowal wykonywał również narzędzia, takie jak buta, siekiery. W tej chwili kowale bardziej zajmują się robieniem bram, płotów, różnych ozdób. Kowalstwo artystyczne, którym staram się zajmować, właśnie polega na tym, że robi się różne ładne ozdoby. Coś, co wnosi trochę barw w szare, codzienne konstrukcje.